Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie Michale. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Magda K. ponownie będzie z Arturem E.? Czy Magda K. będzie ponownie z Arturem E.? Pyta Pan Michał. Czy Magda K. będzie ponownie z Arturem E.? Czy będzie? Tak, jest to zwycięstwo. No sinusoidę, tak powiem szczerze, no ale po kolei. Co jest na tak karta rydwana? Czyli jak najbardziej ta relacja ma szansę znowu zaistnieć, pęd do przodu, taki ogromny rozwój, tak? Karta rydwana wnosi bardzo dobre informacje, że to rozwój będzie bardzo solidny, konkretny i może naprawdę być potencjał do rozwoju związku ponownie jest. Natomiast to, co jest na nie, trójka denarów. Tu poprzeszkadzać może brak współpracy, tak? Bo trójka denarów generalnie mówi w pozycji właściwie o współpracy, o rozwoju, o takiej komunikacji, no ale to jest w negatywie, czyli to może poprzeszkadzać brak współpracy między nimi, brak jakiegoś jednego jasnego celu, brak komunikacji właściwej, brak takiego rozwoju wewnętrznego, tak? Coś tutaj, no takie... Kwestia komunikacji, tak, interpersonalnej może poprzeszkadzać. No i karta rada, paść kielichów, no, żeby nikt tu nie miał żadnych kompleksów, bo chodzi o to, że ogromną mają szansę energetycznie być znów ze sobą, tak, powrócić do siebie, no ale tutaj ktoś, albo jedno, albo drugie, no albo jedno i drugie, no w każdym razie któreś ma kompleksy bardzo takie silne, a w ogóle nieuzasadnione, tak? Nie powinno się mieć takich kompleksów, absolutnie nie. Kompletnie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, no ale jednak są. I paść kielichów właśnie tak myśli, że no nie zasługuję na nią, na przykład nie jestem za słaby, jestem taki, jestem siaki, nie powinienem z nią być, nie powinnam z nim być. No i to jest takie bardzo słaba jakby samoocena, bardzo niska, niedocenianie siebie, kompleksy, wyimaginowane kompletnie oczywiście, jakieś takie po prostu poczucie bycia gorszym, no coś takiego mi się pokazuje, należy to pokonać definitywnie. No i jeżeli się pokona, to mamy szóstkę buław, zwycięstwo. Sukces, zwycięstwo, znowu jest związek, miłość, super. Ale to też jest karta sumiennego zapału, muszę zauważyć. Dalej mamy królową denarów, czyli jest coraz lepiej, tak? Gdzieś tam już pani Magda jest w oczach pana Artura kobietą taką cenną bardzo, być może docelową, tak? Już czuję, że chce z nią spędzić gdzieś tam życie, czy też no lata przynajmniej, tak? Pani Magda również czuje się doceniona, kochana, tak? Wszystko jakby idzie ku dobremu. No, ale tutaj znowuż mamy dziewiątka mieczy i karta kapłanki. Dziewiątka mieczy mówi 1. O zakończeniu jakiegoś etapu. 2. O różnych negatywach typu nałogi, uzależnienia, lęki, fobie, jakieś choroby, problemy, tak? Ale to wszystko jest tylko i wyłącznie na poziomie głowy. Nigdzie więcej. Trzeba z tym walczyć, tak samo jak z tymi kompleksami, tak samo i z tym walczymy. Karta kapłanki mówi o tym, że wydarzą się takie sytuacje, które po prostu pochodzą z losu, tak? Nie wiemy, jakie to sytuacje, no ale one będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń. Śmiem twierdzić jednak, że będą to dobre sytuacje, tak? Bo co mamy dalej? Dwójka kielichów, czyli najpiękniejszą kartę miłości. Ale również kapłanka mówi o tym, że jakieś informacje bądź wydarzenia mogą być przed nami zatajane, tak? Czy to przez panią Magdę, czy przed panem Arturem, czy przed nimi w ogóle, tak? Mogą być jakieś zatajane, ukrywane informacje. Natomiast te zdajane, ukrywane informacje mogą też wyjść na jaw, tak? Ujrzeć światło dzienne w końcu. Natomiast na pewno
na końcu mamy tutaj dwójkę kielichów, czyli najpiękniejszą kartę miłości, tak? To jest taka miłość od pierwszego wejrzenia, to jest szczerość, to jest takie stabilne uczucie, nawet, no rzekłabym, że to celowe, tak? Czyli naprawdę wspaniałe, idziemy ramię w ramię, równo, tak? To jest karta randek, to jest karta spotkań, to jest karta no, zakładania rodziny, miłości, szczęścia, wszystkiego co najlepsze, także według kart Magdaka ma ogromne szanse bycia ponownie w związku z Arturem Eł, tylko należy pohamować, o tutaj, te negatywy, no i powinno być super. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze zarówno panu Michałowi, jak i pani Magdzie oraz panu Arturowi. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.